Tamten zestaw to był Artura. Dzień dobry, a mój jest ten. Tutaj mamy pod spodem awokado. No, ja mam taki zestaw śniadaniowy, a Artura widzieliście wcześniej. Słuchajcie, wczoraj wieczorem jeszcze zrobiłam taką zapiekankę, bo jeszcze trochę mi zostało tej kapusty z gołąbków. No i wyjęłam takie jeszcze mielone mięso, miałam zamrożone w tym, w zamrażalniku. No i moja mama mi kiedyś opowiadała o takiej zapiekance, która smakuje jak właśnie gołąbki, ale jest o wiele mniej pracy z tym. No i wiecie, i wczoraj właśnie moja mama sobie też zrobiła taką zapiekankę i ja mówię, a ja też sobie zrobię z tej reszty kapusty. No i słuchajcie, obgotowałam, bo to już trzeba jednak trochę obgotować tą kapustę, żeby była bardziej miękka, nie tak z mikrofalówki. I miesza się i się szatkuje tą obgotowaną kapustę, szatkuje się ją na drobno i miesza się normalnie, tak jak mięso mielone z ryżem, słuchajcie, cebulka, co tam... Dodajecie jeszcze sól, pieprz i no niektórzy albo szczypiorek zamiast cebulki, no tak jak robicie gołąbki, nie? I mieszacie tą kapustę z tymi, z tym mięsem i układacie do naczynia żaroodpornego i na termoobieg, nie góra-dół, tylko termoobieg bez przykrycia. Do piekarnika jakieś tam 40 minut i macie taką zapiekankę w smaku gołąbkowym. Ja sobie zaraz będę nakładać. To wygląda jak sobie wyjęłam. No i o, zobaczcie. To jest kapusta z mielonym. Smak jest po prostu jakbyście jedli gołąbki. Widzicie? Tu mają kojec, a potem ten kojec po prostu wyjmę i tu będzie cały plac zabaw. Cześć, żabki. Żabki. Żabki, żabki, cześć, cześć. Co tam? Jak tam życie upływa? A kto tu w nocy, ja tu spałam z nimi dzisiaj, wiecie, w sypialni, a w nocy ktoś tak się darł, to ten się tak ciągle drzeje, mu ciągle coś nie pasuje. One mają tutaj taki kocyk elektryczny, cały czas włączony jest. Nie żabki? Włączony jest kocyk. Pokaż brzuszek. No pokaż do głaskania. Będziemy głaskać brzuszek? Ktoś chce głaskania brzuszka? Co? Ty chcesz? Ty chcesz czy ty chcesz? Kto chce? Po pleckach? Po pleckach czy po brzuszku? Jak wolimy? Halo? Halo, cześć, no tak, lubisz po pleckach? No pewnie, że lubię, wszystko lubię. Tam jeszcze opaska jest, komuś spadła. W ogóle już nie mamy opasek, powiedz, bo to nie ma sensu. Jezus, nie szykaj na mnie. Chodź tu. Czemu sykasz na mnie? No co? Ale tam awantury urządzasz. Chodzisz i awantury urządzasz. Żabki! Żabki! Halo! A wy chcecie spać, nie? Tak, powiedz to. Życie polega na jedzeniu i spaniu. Na jedzeniu i spaniu. Tak? No tak. Kto tam się awanturuje? Co? Żabka. No. Ten śpi grzecznie. Wszystko mu pasuje. A tu takie awanturniki. O, syka. No. No. Jeju. Co? Emilka, o co mu chodzi? Co on chce? No. Co on chce? Trzeba umyć wszystkich. Tak? Już? Po kąpieli? No już.
Muszę dzisiaj odkurzyć tutaj ten kocyk, bo znowu wczoraj sprzątałam, a dzisiaj znowu się kłaki nazbierały. Cześć! Cześć, rumburaku! Cześć! Cześć! No, niedługo wyjdziecie, nie? No. Prysznic. Prysznic musi być. A kto tu się turla? Kto tu się turla? Kto się turla, tak? Tak? Mama musi umyć. Tu pogłaskamy po brzuszku. Ale masz brzuszek. Chyba jesteś najedzony. No, zobaczcie, jak już pełzają. No, już niedługo wyjdziemy, powiedzcie. Już niedługo, nawet nie będziesz wiedziała kiedy. Nawet nie będziesz wiedziała kiedy. Dzień dobry. Kłaniam się wam wszystkim, kochanym. Widzę. Przy różnego rodzaju odbiornikach będę dzisiaj prezentował w zastępstwie mojej żony dla was prezentował produkty. Muszę mówić, że zastępstwo musisz wziąć. No dobra, no to biorę. Aha, bo dzisiaj no w ogóle no takie zajęcia będziemy mieli takie nam no ważne zajęcia z kotkami, no wiadomo. I trzeba coś sobie tutaj, że tak powiem, kupić, żeby wiadomo, jakoś tam też coś do brzuszka wpadło, bo a dla tych, którzy tam wiadomo, jakieś zdrowe, że tam on tego nie zje, bo listek sałaty. To weź sobie, kochany albo kochana, jakieś tam pigułkę, bo to ci się może nie spodobać. Już były takie wrzuty, oj, tam co oni jedzą, tam jacy oni tam są i tam epitety różne leciały, także no. Ja tam jestem odporny, żadnych hejtów się nie boję, także no. No co niektórzy to tacy są bardziej wyrywi, nie? Tym bardziej jak nie ma zdjęcia. Jak nie ma zdjęcia, to kto on jest z tego, to potęga. Potęga. Ja ci pokażę zaraz. A taki gościu jeszcze wam powiem. Wiecie, on do mnie tam napisał i taki, że to, że tam, to, że nie tak. Bo tam ja mam też swój kanał, nie? Typowo męski punkt widzenia i tam o ogrzewaczach przepływowych, nie? A że to, że tam, to, nie? Że za mało gadam, że tak nie gadam, że tego nie gadam. A ja mówię, ty, a do jak reżyser film nakręci, nie? To też do niego piszesz, że na przykład za mało akcji było, albo za dużo, nie wiem, gadali, albo za dużo w pokoju się tam scen działo i mało dialogów i on się już nie odezwał. No tak, nie mam tu założenia żadnego, od nikogo nie mam żadnych jakichś, że tak powiem, no wymagań, które muszę spełniać, nie? No to są takie bardzo, widzicie, zresztą cały ten internet to jest taki jeden wielki, jedna wielka improwizacja. No. Tu jest, bo myszka musi się, no zresztą się, widzicie. I nie będzie, że to, że załóż Artur chciał. Bo tak to jest zawsze Artur, ten Artur, to wszystko Artur. Tu jest takie próbki. No, takie cuda na kiju. Dużo, to są krekersy takie, takie krekersy, one są smaczne, powiem. A jeszcze lepsze były bekonowe. Bekonowe były. No to kiełbaska taka, wiadomo, nie? Ja ogólnie nie wiem, taki za mięsem jestem, no. Jakbym wam to powiedzieć. O, tu są takie żelki, ogólnie no takie żelki to w temperaturze pokojowej, nie? Ja sobie włosy tam specjalnie przyszykowałem dla was, no ułożyłem, bo wyglądam jak ten Chopin. Tu jest chlebek słowiański czy jakiś taki,
To jest chyba też słowiański. Tak by wygląda. No, zobaczymy. W rachunku, czy w ogóle mam rachunek. Aha, to są znowu te chrupki, czy coś tam. Nie, nie mam chrupki. Kurwa. No bo deszcz padał bardzo ostry. O, to jest taka kiełbasa paruszkowa. Bardzo smaczna, nie? Bardzo smaczna. No i tu mam takie, nieprawdaż, wafeleczki. Principolo, tak? Principolo to jest. Już jedno zjadłem. A jak cztery się takie kupi, one z lodóweczki są fajne, nie? Jak się cztery kupi takie, to za 89 groszy coś takiego, nie? No, ale z lodówki, do lodówki trzeba je wkładać, nie? One są naprawdę przepychata wtedy. I powiem wam, nie urąga wcale, nie? Nie urąga to wcale. Ja mam taką małą biedronkę, nie? Tam w tej biedronce tam jakiegoś, wiecie, no, nie ma tam rozkoszy. Nie wiadomo jakiej. No, światowid. Eja. Gdzie to się kładzie? Nie chcę, żeby to dorosło, bo mysza dorosło nie dojadła. Podwawelska. Ten tekst będzie chyba krążył już na wieki wieków. Amen, nie? Jak tam tym przyszedł do lotów, tam loty, to było miś czy coś takiego, i tam jakiś rozkład lotów, czy tam ten samolot odlatuje, czy coś, nie? Musi dowiedzieć, ale moja kochana, ale ja podwawelską dałem, tak? Także informacje, które mu tam ona chciała przedstawić, no trochę za słabo, jak za podwawelską, nie? W tamtych czasach podwawelska. Co ty, kurwa? Podwawelską dałem w końcu, nie? Nie za mało? Nie za słabo? A wiecie, że ja kiedyś pracowałem w zakładach mięsnych, ale to będzie lata... Wow. To 80 lata. W 80 latach. Pracowałem. W zakładach mięsnych w Gdańsku, które już nie istnieją. Krótko, no trochę tam pracowałem, przed wojskiem, o. Przed wojskiem pracowałem. Aż do wojska poszedłem. No. I pracowałem tam, no. Fajnie było, powiem wam. No naprawdę ciekawie było. Dobre jedzenie przede wszystkim, nie? Mięso w tamtych czasach. Sami rozumiecie, z czym to się kojarzy. Co tam się działo? Jakie tam jedzonko było? Na rozbiorze ja pracowałem trochę. Ogólnie ja wędliniarz jestem, nie? Także... To bez żabki. I bez tych innych rainforestów i takie tam inne szmerbe, nie? No. Także no, w tych zakładach mięsnych to się działo. Tam... No ale... Wiadomo, też na magazynie mrożonek pracowałem. Tam na tym magazynie to temperatury takie, kilka tych fartuchów na sobie. Tam takie temperatury minus 26. To wszystko na kość zmrożone, nie? Także, no takie czasy były, no co zrobić. Zakładów już nie ma. Siateczka została, tylko spadła. Zakładów już nie ma. Patrzcie, znowu leci derwka. No i taka historia, no. No. Co tam teraz będzie? Nie wiem, tam dookoła ostro budują, nie? One na grobli angielskiej były te zakłady. Tam można było naprawdę, no, dobrze się odżywiać, nie? Taka historia była. Ale nigdy, powiem wam, no nie gwiznąłem stąd tych zakładów, nie? Nic nie gwiznąłem nigdy. Chociaż ojciec mówi, no, on mówi, słuchaj Artur, bo to jak tam do pracy, nie? Wszedł, no Artur, idź tam. Zawsze jak coś, nawet bieda będzie, no bo wiecie jakie lata 80 były.
Ale zwłaszcza te wczesne, nie? No, mówię, wiecie, zawsze sobie kotleta weźmiesz, nie? Czy coś i zjesz. A jak nie, to nawet sobie wyniesiesz i sobie zjesz. Zawsze będziesz miał co zjeść. No, takie patrzenie było wtedy. To nie inne czasy. No, potem, no, sam już wiecie. Nawet jak sobie będziecie tym ludzikiem chcieli tam pojechać, piszecie, ale ja nie pamiętam numeru. Grobla angielska to będzie, tak. Czy tak powiedziałem? Żeby nie konfabulował. No tak, tak powiedziałem, no. To tam było. Ale to były piękne czasy. Na zakładzie można było sobie zjeść, sołówka była. I to taka sołówka, rozumiecie, nie? Nie tam jakieś tam... Nie tam, że tam jakieś zielsko masz tu najeść się tam dwa jabłka i no naprawdę porcje tam takie dawali. No wszyscy tak pufali. Dobra, kłaniam się. Hoj, panie kapitanie. No i co? Zakupy są. No i teraz zobaczymy, trzeba z tymi kotkami tam działać, nie? O, patrzcie jakie tu są. Proszę, ja ci tu zaraz. Patrzcie, idą do siatki. A jakby z siatki wyjmuję, to on już nie chce w siatce. Ale do siatki wchodzi łobuz. No. Dobra, kłaniam się jeszcze raz, kapitanie. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Nie zróbcie sobie sami krzywdy przede wszystkim. I nie dajcie się w nic skręcić. O, niech wam to przyświeca. Nie dajcie się w nic skręcić, bo to w obecnych czasach to już w różne rzeczy się... Ludzie powkręcali, teraz mają bigos. Dzień dobry, kochani. Tak właśnie wygląda człowiek, który od 23 do 5.30 odbierał poród kotki. No, bo przecież to nie jest praca, nie? Tylko rozrywka. Słuchajcie, wczoraj w nocy praktycznie nie spałam, bo już Leila dawała znać, więc ją pilnowałam, wiecie, byłam na czuwaniu. I tak, no praktycznie może z całej nocy to 2 godziny przespałam. Wczoraj cały dzień też czuwałam, no i o 23 dostała pierwsze skurcze. No i rodziliśmy od tej 23 do 5.30. Także no, mamy śliczne maluszki, cudowne, zdrowe, piękne oczywiście. Jest fajnie, słuchajcie, no. Jest fajnie. Naprawdę. Naprawdę się cieszę, że wszystko dobrze. Wiecie, ja to zawsze przed porodem mam stres, czy wszystko będzie dobrze, czy będą jakieś komplikacje, czy maluchy będą silne, zdrowe i tak dalej. Na szczęście wszystko fajnie, więc... ale jestem po prostu nieprzytomna, nie? Spałam trochę. Ale to było takie spanie na czuwaniu, bo no tam zawsze pilnuję, nie? Czy nie przygniecie, czy coś, wiecie, jak jest jakiś tam pisk, to ja od razu już jestem w kojcu. Także to nie można nazwać tego, że ja spałam, ale zaraz idę się ubrać. Słoneczko świeci, ładnie jest na dworze. Karola już miałam w wolierze. Co prawda rano bardzo padał deszcz, tak wcześnie rano bardzo padał deszcz i taka wichura, ale teraz się trochę uspokaja i słoneczko świeci, więc ja muszę dzisiaj troszkę ogarnąć. Na szczęście wczoraj wieczorem też bardzo dużo zrobiłam, wczoraj wszystko na dole odkurzyłam, zmyłam, ale dzisiaj muszę, wiecie, pralki powstawiać i tak dalej, nie? Troszeczkę tak ogarnąć, ale będę dzisiaj głównie odpoczywać, tak naprawdę. No, także tak,
Teraz na razie już nie mam żadnej kotki w ciąży na ten czas, także na razie niczego się nie spodziewam. Na razie nie będzie żadnych porodów, tylko te dwie kotki i tyle, wiecie. Także no, u nas jest zawsze tych kotków tyle, żebyśmy mogli je wszystkie wymiziać, zadbać, wiecie, zaopiekować, żeby miały bardzo dobrą socjalizację z człowiekiem i żeby wszystkie miały, dostały to, czego po prostu potrzebują, tyle uwagi, ile potrzebują, i tyle zabawy, ile potrzebują, tyle kontaktu z człowiekiem, ile potrzebują, bo wiadomo, że jeśli ma się tych kociąg dużo, to nikt nie jest w stanie, bo doby się nie wyciągnie, nie przeciągnie i te kociaki są wtedy takie no niezaopiekowane po prostu, bo nie da rady każdemu poświęcić czasu, tak jak mamy dużo tych kociąg, to po prostu jest nierealne fizycznie, bo nikt doby nie przedłuży. Także tak to wygląda. No, a jeśli chodzi o śniadanko, to już Artur zrobił. Zjadłam sobie serdelki na ciepło z chlebkiem i miałam ogórka jeszcze i pomidora. Wypiłam kawę, ale powiem wam, że w ogóle ta kawa jakoś, nie wiem, chciałabym po prostu trochę odpocząć. Wiecie, bo no, można tak powiedzieć, że praktycznie dwie doby nie spałam, nie? To takie spanie, to nie jest spanie, więc już teraz na spokojnie sobie dzisiaj odpocznę. Ubiorę się tam, ogarnę co mam i po prostu idę sobie sobie zrobię chill out dzisiaj na kanapie przy jakimś filmie, zrobię sobie jeszcze herbatkę i będę odpoczywać. Tak jak mówiłam wam, no u nas to jest tak, że są dni, gdzie większość jest okej w ogóle, ale czasami no są właśnie też takie dni, nie? To jest nieuniknione, ale powiem wam, że jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji, żeby poród zaczął się o 23 i skończył nad ranem. Do tej pory zawsze było tak, że kotki zaczynały rodzić rano. Rano albo koło południa, albo trochę po południu. Raz mi się zdarzyło, że Emilka zaczęła rodzić, jak miała swój drugi miód, to zaczęła rodzić, słuchajcie, gdzieś tak o 3, nie? No, to była taka sytuacja inna, ale tak to zawsze w takich normalnych godzinach, jak już wszyscy, wiecie, byli na nogach, dzień nastał, czy rano 8, 9, czy 12, czy 15, no w takich godzinach, takich normalnych. I bywało tak, że się poród kończył w nocy, ale nigdy tak nie bywało, że na przykład się kończył też o 2 w nocy, czy o 3, znaczy w sumie już nad ranem. Ale nigdy nie było tak, żeby poród się zaczął wieczorem, a skończył o 5:30 rano. No, tak nie. To była taka pierwsza sytuacja. Także, no, dostaliśmy w kość. Dostaliśmy w kość. Artur był cały czas ze mną, też pomagał i także oboje, no, spaliśmy tyle, ile spaliśmy. Tylko, że on noc wcześniej normalnie spał. No bo ja tutaj z Lejlą spałam, nie? Także no także tak to wygląda i to co jest, wiecie, niedospane, to trzeba odespać, bo to no bo to jest ważne, żeby się zregenerować, bo inaczej nie będę funkcjonowała, wiecie, będę chodziła i zamulała, także ja muszę to odespać. A jak nawet słuchajcie, 2 godziny w ciągu dnia mi dużo da, także ogarnę się, umyję. Jeszcze wczoraj w ogóle wieczorem wzięłam prysznic i bardzo późno prysznic brałam i praktycznie, słuchajcie, ona dostała pierwszy skurczy, ja miałam jeszcze ręcznik na głowie, mokre włosy i ja z takimi po prostu, wiecie, je tylko związałam i
Dopiero później, jak skończył się poród, to je rozczesałam. Tylko tyle, nie? I szopę miałam taką, że naprawdę nie pytajcie. Ale tak to było. Jak zaczęła, dostała skurcze o 23, to wiecie, ja już myślałam, że to będzie może rano, a tu taka niespodzianka. I tylko tak usłyszałam jej, wiecie, krzyk, nie? Że skurcz, mówię, o, dobra, to tylko tak zrzuciłam na podłogę, dosłownie tak stałam w łazience, zrzuciłam szlafrok, zrzuciłam ręcznik z głowy i pobiegłam, nie? No, także tak było. Nawet nie zdążyłam ani wysuszyć włosy, jeszcze w ogóle na toalecie siedziałam. Także też robota nieskończona, mówię wam, po prostu. No tak to wygląda, to wiecie, to... nie ma, trzeba być cały czas w każdej chwili gotowym, bo to jest praktycznie, wiecie, no nie znacie tej chwili, a pamiętam, że jak na przykład Leila rodziła drugi raz, to było tak, że w wolierze siedziała, fikała jeszcze, to było latem, ale no wiecie, w tamtym roku, nie? To fikała na balkonie, w wolierze, jeszcze słuchajcie, na tym, na najwyższej półce, tam skakała i wszystko, a za 3 godziny zaczęła rodzić, nie? Już w pokoju, także no to jest w każdej chwili, jak już są te dni, że jest termin, to trzeba być cały czas i przy kotce, i ja tam już nawet nigdzie nie wychodzę, nawet nie, wiecie, nie, nigdzie nawet do sklepu nie pojadę ani nic, bo no Artur, widzicie, pojechał sam do sklepu, go wysłałam, mówię, nie, że ja nie wychodzę, no bo nie znacie tej godziny, także są czasami po kotce widać, że to będzie już niedługo, a po Leili w ogóle nie widać, nie, już właśnie kolejny raz się okazało, że po Leili naprawdę nie widać, to jest takie nagłe u niej, nie, tutaj fika jeszcze wszystko normalnie, nie chcę w ogóle tu siedzieć, wiecie, nie zachowuje się normalnie, tak jakby w ogóle w ciąży nie była, a tutaj nagle zaczyna rodzić, także ja to już mam tak, że po prostu czuwam i jestem cały czas przy kotce, żeby wiedziała, żeby się nie stresowała, że ja jestem, że może na mnie liczyć, no bo te kotki bardzo na mnie liczą, nie? One są przez cały czas, jak już wiecie, termin porodu się zbliża, to a już zwłaszcza Emilka, ona to jest po prostu, nie opuszcza mnie na krok, nie? Po prostu tam, gdzie ja, żebym ja tylko za daleko nie odchodziła. Także tak, takie kotki też mają, wiecie, zaufanie i oczekują tej pomocy od człowieka, jakby w razie co. No, kotki są naprawdę, te koty są bardzo inteligentne i bardzo, bardzo i mają ogromne zaufanie do człowieka i właśnie ta rasa wyróżnia się tym, że te koty przywiązują się o wiele bardziej do człowieka niż do miejsca, w którym są. One wykazują takie cechy charakteru, jakie mają psy. Naprawdę są za człowiekiem bardzo, bardzo. Także ja też robię wszystko, żeby kotki nie stresować, żeby wiedziała, że po prostu ja jestem, że ja jestem i dla mnie wtedy, jak się zbliża poród, to dla mnie nic nie jest ważne. Ja wszystko odkładam na później, na potem i wiecie, na przykład cały czas jestem w pomieszczeniu, gdzie jest kotka, nie? Że nie zostawiam jej, że nie pójdę gdzieś tam coś robić, to wszystko zostaje. Jak ona jest na przykład w kuchni, no to ja tam posprzątam w tej kuchni, czy tam zmyję podłogę, czy odkurzę, czy coś tak jak wczoraj. Ona była cały czas przy mnie, no to ja tam przy niej sprzątałam, ale nie zostawiam, nie zostawiam. No bo uważam, że to jest ważne, żeby się kotka nie stresowała, bo wtedy też czasami jest tak, że jak kotka się denerwuje, się stresuje, no to ten poród jakby opóźnia, nie? Wiecie, hamuje, także no także nie robię tak. Robię jak najlepiej dla kotki, żeby się czuła jak najbardziej komfortowo. No, dobra, kochani, ale jest fajnie, wiecie, jak tak słońce zaświeci, to jest naprawdę o wiele, już od razu człowiek inaczej się czuje. Dobra, ja idę się ubierać, bo muszę, bo nie... Tak wygląda sytuacja w końcu, słuchajcie. Położyłam im taki kocyk, tu jest taka sówka wyszyta.
To jest taki kocek dla dzieciaczków, nie? No ale tutaj są dzieciaczki kotkowe i go mają. No i tak wyglądają kociaki już. O, tak. I no i sobie tak urzędujemy. Mamy już 2 tygodnie z kawałkiem. 2 tygodnie i słuchajcie, 2 dni. No i będziemy niedługo wychodzić stąd. Tak. No, także tamten kocyk poszedł do prania. Dzisiaj muszę wstawić, no, kilka pralek będzie. W związku z tym, że no małe kociaki muszą mieć wymieniane często posłania. No i odlej Luśki, to wiadomo. No i tak wygląda nasze życie tutaj. Ja jeszcze w piżamie oczywiście, bo jakby inaczej. No co, żabko, ty chcesz do mnie, tak? No to chodź. No chodź, żabko. No co, żabko? Kto jest taki słodki? Już coraz lepiej chodzą. Co prawda jeszcze pokracznie, ale za tydzień to już będą śmigać. Śmigać i śmigać. Pokaż się wszystkim, jak wyglądasz. Takim jestem lwem. Takim lwem. No. No chodź tu. No powiedz dzień dobry. No powiedz dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Dobry wieczór. Posprzątałam. Wszystko odkurzyłam, pozmywałam. I teraz się bawimy. Oj. No, kto? Kto złapie piłeczkę? No, dziewczyny. One chcą się głaskać, a nie tam piłeczki, nie? Tylko już się wybawiliśmy. Wędką się wybawiliśmy. No. Tak? Dzili. Wędka jest lepsza. Wędka jest fajniejsza. Gdzie idziesz? Halo. Halo. Chodź tu. Chodź tu. Bambo. 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 Ginger. Andrzej Sałata. Król Sałata. Powiedz, że dzięki dobremu żarciu koty nie mają. No, nie ma kołtunów. Nie ma kołtunów. Nic. On nie ma praktycznie żadnych kołtunów. Nikt nie ma. Oprócz ale ja Ewy, ale Ewa wypadku. Nienawidzi się czesać. No ale w jego akurat wypadku, tak. Mówię, nie? No, a z jego on futrem? Je, on je non-stop barfa. Tak. Czyste mięso. I gdzie jak bardzo ważną rzeczą, sprawą jest właśnie karma. Cześć. No, futro ma super, świetne. Jak wpływa bez karma kołtunów. Na stan futra? Kukuk. Kukuk. Oj. Miziaku. On dzisiaj w wolierze był, wiecie? No. Troszkę tam na ogrodzie sobie hasał. Królu, ach królu. Zobaczcie, jak on ma ogon. On jest ogromny. Aha. Tutaj jedno je, musiał zobaczyć. No. Wszystko musi zbadać. Kociołam, bo idę do przodu.
Tutaj jest Grace z pięknym ogonem. Amelka. Zobaczcie, Grace, jaki ma ogon. To jest córka Emilki. Emilki córka. A, gdybyście mogli, tak tu was zapytam, jakbyście mogli zdradzić, bo na pewno mieszkacie w różnych rejonach Polski. Jakie podwyżki tam was dotknęły? Co tam? Z Nowym Rokiem. No właśnie, co tam? Mnie pyta o, nie pytam o obietnice, jakie tam sobie składaliście w Sylwestra. Czy tam jeszcze przed Sylwestrem, że będę to czy tamto. Ale jakbyście mogli powiedzieć, jakie podwyżki was dotknęły? Czy tam woda u was poszła w górę? Czy, no nie wiem, no na przykład. No my teraz czekamy na podatek od nieruchomości. Znowuż. Także co was tam dotknęło? Czy po prostu mniej zaczęliście jeść? Jeśli macie jakieś tam postanowienia ze starego roku? Dieta, albo siłownia. Czy ile już tam siłowni było? No, by ten rok, powiem wam, no nie był gorszy, o. No. Nie był gorszy, a jak będzie lepszy, no to też będzie fajnie. No i zima, żeby się szybciej skończyła, bo no tak naprawdę można powiedzieć, że zima się zaczęła miesiąc wcześniej. Tak. No i trzyma dusi tutaj, tam, na ogrodzie dzisiaj byłem. Jeszcze to... jest dużo śniegu? Nie, ale jest błoto takie, że no... Błoto jest, chlapa. No jak postawiłem... No wiesz, jednak stopniał ten śnieg, no to trochę tego śniegu jest, nie? Jak postawiłem stopę w tym, w bucie tam na ogrodzie, to normalnie się zapadała. No, także no... Nie... No zapadała się, no co tu dużo mówić. Także gdyby ta zima się skończyła, szybciej sobie poszła, to... Jesteś mięciutka jak kaciuszka. Albo kaciuszek. Kaciuszek. No i ostatnia porcja rosołu została. To sobie jeszcze wzięłam. Ja nie wiem jak wy, ale ja lubię więcej makaronu niż rosołu. Lubię tak gęsto. Po prostu. No i sobie zjem. Troszeczkę odpoczęłam. Nie spałam, bo jakoś nie mogę zasnąć. Ale sobie poleżałam, odpoczęłam, przed odpoczynkiem sobie posprzątałam, trochę ogarnęłam i wstawiłam dwie pralki, także no nie można tak powiedzieć, że do końca, że nic nie robiłam, ale zjeść też trzeba. Chciałam wam pokazać maluszki, bo Leila poszła do woliery i zobaczcie, czarnuszki, a jeden niebieski. Jeden tylko bamboczek jest, a reszta lejluśkowe czarnuszki. Przyniosłam sobie podkłady, bo już mi się tutaj kończą w szufladzie. I muszę mieć. Muszę sobie nowe, wiecie, powkładać, bo mi się, zobaczcie, już tutaj kończą. Że tak powiem, uzupełnić muszę mój magazynek. Maluszki sobie śpią. O, tutaj miałam, mam, że tak powiem, model. O, to nieważne, dobra, może zostać. Bo tutaj kiedyś dostałam od Madzi takie. Ona tam po piesku miała. Ale już teraz mam takie inne. Tu mi się tak nie zmieści? Nie, no musi się zmieścić. Dobra, to nie musi być jakoś tak idealnie. A zresztą chyba tutaj by mi się nawet zmieściło. Dobra. No, bo ja mam wszystko, wiecie, zapasy w tej dużej szafie. I sobie tylko tutaj przychodzę, dokładam braki. A tutaj właśnie jeszcze... Do barfa skończyły mi się drożdże browarnicze i też przyniosłam zapas z tej dużej szafy. Muszę sobie do szuflady włożyć, bo tutaj mam tylko skorupki od jajek. O, tutaj jest suplementy do barfa i tutaj też. Tak to wygląda i wtedy biorę sobie te dwie rzeczy, ważę i
dodaję do mięska, a wagę mam tutaj, bo maluchy ważę rano i wieczorem. No i tak to wygląda. Także zapasy zrobione, podokładane. Idę dalej robić. Wyszliśmy trochę z domu. Ja 3 dni siedziałam murem w domu, no ze względu na Lejlę. I w nocy też siedziałaś. I w nocy siedziałam, i w dzień siedziałam. I jedyne co, to wyszłam, wiecie, do kosza na śmieci, żeby śmieci wyrzucić i to wszystko przed dom. Więc przyszłam, a że dzisiaj jest nawet, powiem wam, ładna pogoda. A ja 3 razy bardziej siedziałem. Ty siedziałeś, ty chociaż do sklepu pojechałeś, a ja? Idziemy tam, jest jakiś łabędź, zobaczcie. Przyjechaliśmy do parku, tego najładniejszego na świecie, a przynajmniej w Gdańsku. I mocniej od ciebie siedziałem jeszcze. No i przyjechaliśmy dzisiaj od drugiej strony do tego parku, tak dla odmiany. Bo od tej drugiej strony, gdzie najczęściej jeździmy, to jest kawał tutaj, żeby przejść, bo to jest naprawdę duży park. Ty, zobacz, tutaj jest zamarznięte jeszcze. Ja. Przecież tyle odwili, żeby ty, było. A płatki z bagażnika. Ja nie wiem. Płatki owsiane wzięłam, ale specjalnie wzięłam i zostawiłam w samochodzie. Jak to jest możliwe? Już tyle dni odwili, że już jest. A tu jest zamarznięte, tu nawet nie ma kaczek. Jak to jest możliwe? Zobaczcie, jaki łabędź ładny z bombkami. Ty, jak to jest możliwe? No dziwne, może tyle dni jest odwili, że już. No widocznie było mocno zamarznięte. Zobaczcie, jaki piękny. Ty wiesz, co to się musiało dziać? No. Może cień, wiesz. A tu w ogóle kaczek nie ma. No, bo jak jest zamarznięte, to ciężko, żeby były. I to jest, świeci się w nocy. Fajowe. Piękne. No, jeszcze zamarznięte jest wszystko. O, tu są płatki. Już ktoś dał, także... Ja będę miała na następny raz. Albo jak pojedziemy na plażę, to będę miała... O, z tamtej strony jest odwilż i tam są kaczuszki. Ale tam też płatki leżą, widzę. Ale jak to jest? Tyle dni już jest przecież na plusie. Ludzie karmią. O, widzę, że ludzie karmią. I to po 4 stopnie, no. Nie wiem, tu przecież... widocznie jest cały czas cień, wiesz. Może zacienione jest totalnie. To jest niedowierzenie. No. Jak to musiało być skute tutaj. No. Ludzie dbają tutaj o kaczuszki. No, także przyszliśmy trochę pooddychać, słuchajcie, bo naprawdę to siedzenie w domu... Trzeba troszeczkę pochodzić, bo... Gdzie? No. Ale jednak lato to jest lato, nie? Jak latem tutaj jest pięknie. Lato jest nie do pobicia. No. Lato to jest zupełnie inna bajka niż zima. No ale nic. Ptaszki już zaczynają śpiewać. Słyszycie? Więc jest jakaś nadzieja. Ale jeszcze bardzo cienkim głosem. Jeszcze bardzo cienkim, no. Ale jest nadzieja. Cienko jeszcze śpiewają. Ale już słychać. U nas też dzisiaj byłam w karmniku. I patrzę, że jest jeszcze jedzonko, a Artur i tak dosypał. Mówi, niech mają więcej. Nie, nic nie było. Nie, było, było. Ty we śnie. Ty we śnie. Wrzucałeś. Patrzcie, długo nas tu nie było. Pamiętacie, jak resztka wody wpłynęła i to tak dosłownie, że ledwo, ledwo. A teraz zobaczcie, może bobry. Są tamowane.
No a też śnieg stopniał, nie? Więc to też na pewno robi swoje, ale zobaczcie jak dużo wody jest. Więc może tam odtamowali to, co bobry zatamowały. Może tam dojdziemy. I powiem wam, że nawet sporo ludzi jest. Sporo ludzi chodzi. Tutaj drugi stawek. Tu śpiewały ptaszki. Może będą jeszcze śpiewać. Nie, teraz akurat nie chcą śpiewać. Słuchaj. Zawsze mówię, słuchaj. Nagle się ciemno zrobiło. Chodzimy i przyjechaliśmy, to było słońce. I nagle ciemno się zrobiło. No. A ja tak idę i kuleję, bo no, powiem wam, że boli. Boli mnie stopa, jak nic. No ja się cieszę, że myszce pomagają te zastrzyki. Znaczy ten jeden to mi pomógł to jedno miejsce, ale ten drugi to nie, wręcz. Cały czas uważam, a wręcz mnie cała stopa teraz boli, nie? Że to idzie od kręgosłupa. Artur mówi, że to od kręgosłupa i tego się trzyma. Ale zobaczcie jak ciemno się zrobiło. Nie wierzę. Chciałbym się mylić, że to jest to zapalenie rozcięgne. Naprawdę chciałbym się mylić. No, na czym się skończy? I teraz idziemy do łabędzia, bo już jest oświetlony. Nie sądziłam, że zobaczymy oświetlonego łabądka. Ale tu jest pięknie, powiem wam. Nie, no fajnie, że pojechaliśmy tak trochę później. No, jak się szybko ściemniło. No jestem w szoku w ogóle. Dzisiaj to jest coś nieprawdopodobnego. To słońce to chyba 40 godziny. No to szukało. Lata po niebie. No. Taka zobaczcie prędkość. Jakie ładne. Na znaczy ciemno. No. Pięknie tu jest. Aha, ten. No, piękny łabędź. Jest. A tam zobaczcie jak brama oświetlona pięknie. No, jest piękny tutaj klimat. Ale ta brama to jest sztos. Weszliśmy w drodze powrotnej do Biedronki, bo nie wiem, Artur ogólnie chciał, co on chciał? Aha, na lody miał ochotę. Mówi, lody i zupkę chińską bym sobie zjadł i się śmieje, mówi, chyba jestem w ciąży. Tam z tyłu jakby coś, to jest trochę hałas, bo wodę na herbatkę wstawiłam. I tak, no, mieliśmy 4 banany, ale sobie w samochodzie zjedliśmy
Artur sobie zjadł dwa, ja jeden i został się jeden, jak widzicie, nie? No to będzie hol z podłogi. Kabanosy takie. Takie batoniki. Tutaj jakieś takie drożdżówki z makiem Artur wziął. Dwie. Ja wzięłam takie gąbeczki, bo mi się skończyły. I wzięłam pierś z kurczaka, bo była w promocji. To wzięłam. Ja jeszcze mam sporo pomrożone, ale jak teraz będziemy następnym razem robić barfa i zużyję, no to, to już będzie. Wzięłam taki duży ser królewski, 800 gramów. Taka duża paczka. I tutaj Artur wziął taką zupkę. Wzięłam mozzarellę. Taka zupka. Wszystko na podłogę wrzucam. I takie trzy serki topione. Takie tostowe. Kiełbasa parówkowa. I wspomniane lody, na które Artur miał ochotę. Tiramisu, one są naprawdę smaczne. Znaczy ja tam wolę takie adwokat, ale no ja nie chciałam. Wzięłam sobie jogurt typu greckiego. Wzięłam też taką wędlinę. Kiełbasa parzona szynkowa. I trzy Artur takie deserki. O, trzy takie. No i to takie zakupy. 130 zł za takie zakupy. No i tyle. A teraz zalałam herbatkę i idziemy sobie zjeść. Jeszcze jest zapiekanka, ta wiecie, ta taka gołąbkowa. Ja tutaj jeszcze śpię z maluchami, ale może jutro już nie będę spała, zobaczę. Bo wiecie, jeszcze w nocy czuwam. I chciałam tylko przyjść się z wami pożegnać. O. Afera. Ten mały tam zawsze wróg wpada w kąt. A wtedy afera jest. Się nie może wydostać. No i także jeszcze tutaj dzisiaj będę spała. No, spała to dużo powiedziane. Ja jestem, wiecie, jak ja tutaj śpię, czy tam przed porodem, czy w trakcie, czy po te kilka dni, to no jeszcze w zależności, czekajcie. No i co tu się dzieje za krzyki? Co tu są za krzyki? Już jest ok, tak? Przyszłam i już jest dobrze. Aha, rozumiem. O, ludzie, normalnie, wiecie co? No. Także ja tutaj czuwam, no i nieraz, wiecie, w nocy, jak słyszę jakieś krzyki, jest jakaś awantura, no to wstaję, nie? I idę tutaj do końca i zarządzam porządek. Nie Lejluśka? No tak. No, dobra. No, także sytuacja opanowana. Ja jeszcze opryszczkę mam. Tutaj tato już jest taka, wiecie, naprawdę wyleczona. Ale jeszcze ogólnie jeszcze sobie jest opryszczka, więc jutro muszę wziąć prysznic. Już dzisiaj mi się nie chce. Już naprawdę po prostu tak sobie myślałam, że pójdę jeszcze pod prysznic, ale nie chce mi się w ogóle. Więc już zostawię to na jutro. Jest wpół do pierwszej w nocy. Ja jeszcze, wiecie, też wieczorem jeszcze ważyłam maluchy i jeszcze u tych Emilkowych byłam i z tymi od Ewy się wybawiłam tak dobre 40 minut. Jeszcze byłam w małym domku, wszystkim umyć uszy, ząbki, pazurki poobcinać, także no, mówię wam, jest co robić, naprawdę, naprawdę się nie nudzę. Muszę wam powiedzieć, że się nie nudzę. I naprawdę mam co robić, ale fajnie, że ten spacer był. Tylko dzisiaj, no to nie jest przyjemne, wiecie, jak idziecie sobie na spacer i tak wam dokucza, bo czasami jest tak, że
Naprawdę jest znośnie i ten, ale dzisiaj to musiałam już do Artura mówić, że wracamy, bo już po prostu nie dam rady, nie? Więc nie wiem, no. Jakoś tak słabo te zastrzyki, słuchajcie, nie wiem, czy to może trzeba dłużej poczekać, czy coś, ale nie widzę postępu tego, rezultatu tego drugiego zastrzyku, a wręcz czuję, że jest jakby gorzej, bo jeszcze tak środek stopy mnie zaczął tak rwać, no, tak na poważnie. No ale muszę w ogóle napisać do pani doktor, bo ona mi kazała się odezwać za 2 tygodnie, a za 3 dni będą 2 tygodnie, więc muszę się odezwać. I zobaczymy. Ale powiem wam, że ta opryszczka, no jeszcze jest taka jakaś, wiecie, no bo ona nie była właśnie, bo jak skumacie, że robi wam się opryszczka i gdzieś wcześniej posmarujecie, no to jest pół biedy. To jeszcze jest pół biedy i ona tak, wiecie, się tak nie rozwinie, a ta to była taka, rano się budzę i fest wywalona, nie? No, także tak, na zegar nie patrzcie, bo tam jest tak on stoi w ogóle. Nie wiem, po co on wisi, bo Artur tu go powiesił, a chyba już z 2 lata baterii nie włożył, więc nie wiem, o co chodzi, po co. No, jutro, znaczy dzisiaj, sobie wstanę, mam nadzieję, że dadzą mi troszeczkę w nocy pospać, że nie będzie cały czas pisku, bo to tak różnie jest. Dobra, kochani, to ja uciekam. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrowionka. Do następnego, pa, pa.